Siema, witamy, witam was w pierwszym odcinku, normalnie witam was w pierwszym odcinku, którym nagrywam dzisiaj. Moi drodzy, Kartel Tycoon, Boże Święty, za późno kurwa na nagrywanie. Możecie lajka zostawić, komentarz, suba. Słuchajcie, trzeba trosze. Ty, ja w ogóle Legal Money nie mam, co tu się kurwa dzieje? Czemu ja się nie zorientowałem? Słuchajcie, z lajka możecie zostawić komentarz, suba, wpaść na różne socjale moje, na przykład Twitterka, na przykład tam się akurat nic nie dzieje na Twitterze, na Instagrama tam też się nic nie dzieje, ale na Twitcha to koniecznie musisz kurwa zajrzeć. Tam gigadymy były, niestety. I się zmyły, ale jeszcze kiedyś będą, więc możesz tam zajrzeć. Kontynuujemy sobie zarządzanie naszym kartelem. Słuchajcie, jeżeli dzisiaj dźwięk będzie zjebany, to najmocniej przepraszam. Aczkolwiek próbowałem ustawić no to, co mówiłem w poprzednich odcinkach, czyli ustawić zwyczajnie, słuchajcie, głośność tak, żeby ona zawsze była w tym miejscu, w którym powinna być. Czyli nie za głośno, nie za cicho, i kiedy ja mówię cicho, to żeby tę głośność mi podgłaszało, i kiedy ja mówię głośno, to żeby mi tą głośność ściszało. Okazuje się, że kurwa nie działa to dobrze i ten dźwięk jest jakiś taki dziwny, trochę sus jest ten dźwięk. Także jeżeli w dzisiejszym odcinku ten dźwięk będzie dziwny, no to metodą prób i błędów musimy dojść do najlepszych ustawień. Natomiast no nie będę siedzieć i przez 10 minut nagrywać i mówić do siebie i później patrzeć i weryfikować, czy to dobrze zrobione jest, czy źle, i tak po raz kolejny, tak po raz kolejny. Pewnie jakby to było 2 miesiące temu, to bym tak zrobił, pewnie jakby to było 5 lat temu również. Natomiast no dzisiaj niestety, ale nie mogę sobie pozwolić na to, więc mam nadzieję, widzowie, że przebolejecie i najmocniej przepraszam. Słuchajcie, dzisiaj mi jest Take Control of the Puerto Royal Region i musimy spełnić zachcianki pana prezydenta, szefa tutaj Puerto Royal. A gościu mówi, że musimy się pozbyć gangu. Gangu z jego miasta, normalnie trzeba się gangu pozbyć. No to my mówimy, no problemo signores, i normalnie się wpierdalamy tutaj tego. Przejmujemy kurwa miejscówki. Proste, giga proste. Trzeba to gówno przejąć, chłopie. A ja to miałem przejmować. Halo, proszę tu przejąć, bić się proszę. Chłop, co przyjechał na wakacje, ty. Miałeś to przejąć, że nie pójść zobaczyć, jak sobie przeciwny gang elegancko radzi, kurwa, sadząc opium. Dobra, to nie będzie raczej najtrudniejsze zadanie dla nas. Umówmy się, raczej powinno być dość łatwe. Warehouse jest nasz, musimy jeszcze chyba jedną miejscówę przejąć. Tak jest, jeszcze jedną miejscówę gangu. Która to jest jedna miejscowa gangu? Halo? On się chyba nie lubi bić, nie? On jest tu w ogóle useless, niepotrzebny totalnie. W ogóle nie używa siły, ja nie wiem, czy on ma jakąś siłę, ten gościu. A nie ma, ma zero w ogóle broni, dlatego nie atakuje. Power zero. No, nie mają po 3. Możemy im ulepszać ten power, awansując ich ogólnie. Hierarchii, nie wiem, czy to jestem w stanie zrobić teraz. Nie jestem. Ale na późniejszym etapie będziemy mogli to robić. Wiem, bo już grałem. Teraz musimy zająć 30 tysięcy brudnego pitosu. Żaden jest to problem dla nas. My wpadamy, zabieramy. Ty kurwa, czemu mam offense? A, mam offense, bo przecież... Czemu mam offense, a ja... Gang, napierdalamy się w wiosce, chłopie. Czemu się zainteresowała policja, jak tu strzały? 3 dni było słychać w tej wiosce. Dobra, bierzemy, ile tam potrzebne? 30 tysięcy, jakieś grosze? A nie, mam tyle, fajno. Ja mam niby 69 kurwa tysięcy. Co to jest za skam jebany? Chuj, ja mam 12 tysięcy w mieście. Proszę wziąć pieniążka. Dostarczysz. Jest 30 koła. Jest, przestań, wracaj, kurwa. Gdzie ty jedziesz, chłopie? No wracaj mi tutaj do rezydens. Panie prezydens, do rezydens wydupcaj.
Powiedziałem mi to ksiano ukradną, zobacz, że topnieje w naszych oczach, że 30 tysięcy było. Stop, pauza, deliver, siano, 30 koła, do miasta. Pyk. No i git. Mam nadzieję, że nie podkradną do tego czasu. Musimy przerabiać to na legal money. Legal money się chyba bardziej przyda. A tu co się dzieje? O kurwa, tu mam za dużo opium. Niedobrze. Transport company sobie kurwa nie radzi. Bardzo niedobrze. Trzeba zamknąć farmy, Pach. Nie, akurat te warzywa to zostawimy, ale te dwie farmy tu widzę trzeba zamknąć. Bo nawet ze trzy. Ja niestety czasem przesadzam. Nie wiem jak to działa, bo powiem wam szczerze, że jest problem. Z, na przykład z opium, nie? Tutaj. No a tutaj już nie ma problemu z opium, bo jest 50. No i to dziwne takie. No to pakuj teraz tutaj. Ale to może tylko dlatego, że tutaj jest jedna ciężarówka, która kurwa musi 1000 rzeczy robić i dostarczyć towar aż tutaj, więc... No trochę mnie pokurwiło z tym opium. Na razie wyłączmy te wszystkie farmy w sumie. Jak najszybciej. Tutaj jest na razie ok, widzę. Udaje się to pakować. Jedyne czego za dużo mamy to warzyw, ale to już jebać. Lecimy z sianem. Mamy 30 tysięcy? Mamy 30 tysięcy. Jo. Tu się przydało z nim teraz pogadać, ty. Cezar Garcetti. Weź tam kurwa jedź. Zaraz im bank okradniemy, a co? Jak nam miasto oddadzą. Nie wiem czy widzieliście miniaturkę, no pewnie. Widzieliście miniaturkę, chciałem się tylko pochwalić, że to wiecie kto robi miniaturkę? No ja robiłem widzowie miniaturkę. Samemu kurwa. Wycinałem każdą postać i to jest mój autorski pomysł na autorską miniaturkę, chciałem się tylko pochwalić. No i co teraz? Deliver 30 tysięcy to Puerto Royal, jest. No i o chuj chodzi. Ty, nie wiem, że się zbukowało, bo kurwa nie wytrzymie. Nie wiem, wygląda na to, że ja wszystko, całe siano przyniosłem tam do nich, halo. Proszę się nie bugować. Chyba, że muszę... Nie wiem, tym ziomem konkretnie polecieć tam. Że on musi tam lecieć. Próbujemy jeszcze z 4 koła im tam zawieźć. Do tego miasta. A może ja nie do miasta kurwa, to przewiozłem. Też mogę tak powiedzieć, że ja gdzieś do Church. Albo tutaj. A, no. No debil. No. Jebany idiota. Pewnie jest. Totalny cymbał. Do cyrku chłopy to wziąłem. Tam gdzie się nadaje, ty. No. Dobra. Odwaliłem mixowy. Za dużym klaunem jestem. Już wszystko zrobione. No to miasto jest nasze. Przyjemność robić całą biznesy. Where there's a small detail, not everyone agreed to work for the bandits. Jest mały detal, nie każdy się zgadza na pracę dla bandytów. Ważne myśli. Are you trying to tell me to go fuck myself? Mówić, żebym wypierdalał? Nie, wręcz przeciwne. Oferuję siebie, by stać się częścią kartelu. Mogę coś tam, specjalne rzeczy dla ciebie. I że może, no to takie standardowa gadka chyba. Że może dla nas, może być naszą marionetką, tak? I jak możemy wziąć od niego pożyczkę. On może nam trochę ten terror zniżyć do niższego poziomu. No jest taką marionetką jak każde jakby miasto, które przejmujemy. Zawsze ten prezydent jest dla nas marionetką. Cezar, mój przyjacielu. I'm sorry to hear about your mother condition. Przykro mi słyszeć o twojej kondycji, o twoim stanie matki. Jest dobrą kobietą. I ma... and has the Lord and the... Ma pana i lojalnego syna, który na nią patrzy. Dzięki.
Planuję gdzieś odwiedzić. Długo minęło, odkąd to rozmawialiśmy. I can spare you, you have co dalej. Tak, jesteśmy koksami, mamy dzięki mnie fajnego kumpla. Przyjaciela, sojusznika. I nowe, fajne biuro. Old friends have been in contact. Ten przyjaciel był w kontakcie? In contact? Kupcy? Yes. Bycie w tym biznesie to jak stanie na... in front of the thousand... To jak stanie nad tysiącem zamkniętych drzwi. Za niektórymi jest nic, a za niektórymi pieniądze. Twice not to ignore... To rozsądne nie ignorować szansy, jaka może zapukać do nas. To istotne, Cezar. Wystarczy posiznięcie i drzwi się zamykają przed naszymi twarzami. Mogę z nimi zrobić deala. Nie chcemy ich zawieść. Będę gotowy. Miodzio. Tak, przyjmujemy miasto, widzowie. Co w tym mieście w ogóle jest? Tak, Research Center to jest najważniejsza rzecz. I cyrk. A co daje cyrk? Co daje cyrk? Płacimy mu? A, on pierze pieniądze. Nie, to nie chcemy. Research 3, to jest najważniejsza, widzowie. To jest po trzech, w trzecim odcinku odblokowuje nam się najważniejsza, kurwa. W końcu najważniejsza rzecz. Kurczę, drzewko. Zobaczcie, ile to jest rzeczy, ile to jest ulepszania. Nie jest to jakieś masakrycznie dużo, w sensie to się może wydawać, że to jest bardzo dużo. Prawda jest taka, że to nie jest dużo. Oj, nie jest, widzowie. To bardzo szybko znajdziemy się... Jeszcze trzy odcinki, widzowie, i będziemy mieć wszystko ogarnięte w tym Research 3. To się pozornie może wydawać dużo, ale... Dużo, wierzcie mi, nie jest. Wracamy do miasta, żeby nikt nam tego miasta, kurwa, nie przejął. Będzie przypał. No i przydałoby się kogoś wynająć, żeby jeszcze więcej rzeczy sprzedawać tutaj, tak? W River Pier. Więc myślę, że pora kogoś zrekrutować tutaj. Rekrut lieutenant. I zobaczmy, jest tu ktoś. 170 dolców muszę jej, kurwa, płacić? No dobra. Griselda, Edwarda, Alcezar. Aka Reina. Zatrudni. Witamy, kurwa, w mieście. Witamy w kolonii. Zadupcasz tu, bo będziesz mi tu sprzedawać, kurwa, rzeczy. Warzywka. Kurwa, mamy przeludnienie opium. Niedobrze, znowu mnie, kurwa, zaczną łapać. Wyłączam farmy. Ostrożnie trzeba, bardzo ostrożnie trzeba z farmami, nie? Trzeba bardzo ostrożnie. Szybko się tutaj to opium, kurwa, zapełnia. Bardzo szybko. A to ten workshop też powoli działa. Myślę, że istnieje szansa, żeby nasrać workshopów strasznie dużo. Ale zaraz się pogubimy w tym wszystkim. Jeżeli ja tu walnę teraz 3 workshopy, no to będzie przypał, bo ja później nie będę ogarniać, co się dzieje, kurwa. Nie będę w ogóle łączył tych dostawców, tego mi się wszystko popierdzieli. Więc akurat jeśli chodzi o te workshopy i o pola, to warto zrobić po prostu kilka pól, magazyn, ziomków, cargo, co jeżdżą, workshop i koniec, nie? I tyle. Bo jeżeli jeżeli nasramy, to będzie przypał. A tak to po prostu robimy sobie jedna wioska, druga wioska, trzecia wioska i tak jest fajnie. To co ja tutaj zrobiłem, to zjebany syf, ale to tylko z tego względu, że po prostu no chciałem pieniążka, nie? Chciałem widzowie pieniążka mieć w kieszeni. Myślę, że tutaj możemy się pobawić, no nie? A tak, że różni lieutenant mają tego, tak, to wiem. Myślę, że tutaj
Seaporta możemy powoli słuchajcie uruchomić, tylko trzeba tutaj workshopa zbudować i wszystko, ale myślę, że możemy tutaj sobie taką małą farmę walnąć. Przede wszystkim warehouse, najważniejsza rzecz, prawda? Myślę, że warehouse będzie elegancki tutaj. Warehouse, do tego oczywiście zaraz obok transport kompanii, ale może najpierw drogę zrób. Ach, a ja to zabrudne buduję, tak? Błąd. Anuluję, jak to się anuluje? Panel. Warehouse, tylko zapito zwykły chciałbym. Pyk, nie będzie tutaj. Bądź drogie git. Transport kompany też za zwykłego pieniążka, legal money. Tutaj nie chce mi się dostarczać. Jest git. Od razu workshopik naprzeciwko. Żeby tutaj żadnych problemów nie było. O, no tak, albo dobra, no tutaj. Pyk. To prawda 7000 kosztuje, ale jebać. No i co? I co wy? I dwie farmy. Jestem ciekawy, jak będzie dźwięk, więc naprawdę wybaczcie, jeżeli strasznie skrzeniłem z dźwiękiem. Tutaj od razu opium i tutaj od razu warzywka. No i na razie tyle w sumie wystarczy, taka mała farma. Zaraz połączymy wszystko tak, jak trzeba to połączyć. I to do tego chyba? Dobrze, ja to kumam? Chyba tak. I to do tego. Jest. Na razie tego nie uruchamiamy. No z tego względu, że jak ja mam płacić 720 golda dziennie, to już to mi się kurwa nie chce. Ja musiał chyba zgłupieć. Na razie co, na zbierajmy dużo tutaj. W magazynie dużo jakby... No, weźmy kurwa to opium, zbierzmy plona, zapakujmy warzywa. Jak się nazbiera, to uruchomimy seaporta. O, to chciałem powiedzieć. No i jeszcze od razu drugą bym sobie tutaj walnął. Drugą farmę, na razie nas nie stać w sumie. Za mało legal money mamy, trzeba to szybko prać. Słuchaj mnie, działa tutaj, ile wy macie? 1400, mało, tu 4 dolce, świetnie. Proszę do rezydencji. Czy w rezydencji jest cały pitos? Jest sporo. Proszę wziąć 12 tysięcy. Pach, do taksi. Niech mi bierą to siano. Dobrze, dobrze. Dobrze, że ja mam wszystko teraz w rezydencji, bo tak jak mówiłem, grałem na streamkach. Sobie graliśmy na streamkach. To miałem największy problem z tym, że... O kurczę, policja chyba, tak? Nie, dobra. Nie, jest git. To miałem największy problem z tym, że pieniądze były wszędzie, ale nigdzie nie mogłem ich kurwa znaleźć. Walały się absolutnie wszędzie, pitos się walał w tej gierce u mnie. Wszędzie był, ale nigdy tam, gdzie go kurwa potrzebowałem, to akurat go nie było. A teraz wszystko wiem, że ja mam całe pieniądze praktycznie w rezydencji. A jak nie mam, to zaraz się uzupełniałem i zaraz mam i przepiękne to jest. Ale tutaj Drowning Attention niestety opium przyciąga, bardzo niefajnie. No więc proszę kurwa pakować, nie? Gdzie to oni tu pakują? No pakuj to kurwa. No te transport kompanii jedno. Te dwa bym walnął. Chociaż to głupio tak robić, ale zróbmy dwa transport kompanii. Bo tutaj nie wyrabiamy ni wuja. Jedna ciężaróweczka nie daje rady. Trzeba to kurwa rozładować. Pyk i pyk. Powinno być git. Chyba. Aha, bo ja nie mam zaznaczonego. Mhm. Yo debil, nie? A, ja nie miałem zaznaczonego w transport company, żeby one do workshopa to przywozili to opium i wywozili. Dlatego się tutaj biznes nie kręcił. O kurczę. No nic. No co, happens to the best, tak? Happens to the best. Ale warehouse chyba sam powinien to robić. Ale dobra, teraz jest git. Pakujemy, zawozimy, kurwa cacy. Sprzedajemy. Legal money potrzebujemy, więcej legal money. Jakichś ludzi też by się przydało, kurczę, mieć. Co to jest drugie? A drugie to jest Research Center, no tak. A ten nie, wyłącz cyrk, no nie będę płacił.
Otrząśnij się. Okej, wynaleźliśmy już Research Center, co robiliśmy. A że mamy więcej pakunków w River Pier. Spoko. Teraz, że będzie większy. O, że szybciej będą przyjeżdżać, że szybciej będą sprzedawać. Łódki będą zapierdalać szybciej, będzie tam chłopie Yamaha silnik. I tuwa. O pół dnia się to zmniejszy, spoko. Weź siano, przewieź tutaj pitong. No to jest super, że ja mam wszystko kurwa w rezydencji, te pieniążka. Bardzo fajnie. No i w sumie weźmy tutaj, zawieźmy do ten cyrku z tego. Do cyrku. I uruchommy, bo potrzebujemy legal money. Jest potrzebny legal money. A tu co się kurwa dzieje? Brakuje warzyw? Nie. Brakuje opium. Brakuje opium. Okej. Okay. Wolno idzie opium. Także jedną skromną, malusieńkę taką. Tyci farmulkę jedną. Coś takiego. Będzie cacy. Jedna farmulka. Ty tu pomóż. Szybkości. No i co, odpalamy to cirkus tego. Pyk, odpal. Jeszcze w mieście mam 10 koła, więc deliver, 10 koła, pyk. Do cyrku. Wracamy do miasta. Ja ciągle mówię zamiast cyrk to cirkus, bo w tym, w Darkest Dungeonie mamy mamy dodatek cirkus. On jest też cirkus coś tam i właśnie nigdy nie pamiętałem, tylko że cirkus. I teraz ciągle tak gadam, to cirkus, cirkus. Trzeba to ograć, bo mówiłem ciągle, że normalnie od 18 chłopie odcinku już mówię, że trzeba to obładać. I jeszcze ani razu nie sprawdziłem, to cirkus. Tam też jest cyrk. I jakieś bitwy się tam odbywają. Czy ja sprzedaję zwykły opium? Nie, zapakowane, dobra. Trzeba badać. Mamy dużo warzyw, mało opium. Spoko. Wolę mieć dużo warzyw, mało opium. Tutaj również mamy dużo warzyw i dużo opium. Już gorzej. Ale dobra, widzę, że na razie jest w pyta. Sobie powoli, powoli idzie. Jakie w ogóle my mamy zadania? Bo ja się tak skupiam, żeby te pieniążki zarabiać. Zapomniałem, że tutaj trzeba iść do przodu z fabułą. Musimy zrobić deala z Miguel Angel Gaha. Partner quest before his contract gets cold feet. Musimy wypełnić jego zadanie jak najszybciej. Zanim się przedawni chyba, tak? I z tym gościem mamy, tak? Z Miguel Angel Gaha zrobić deala. No to mega deal. Słuchaj, sprzedamy 100 jednostek opium za 90 dolka. Umowa stoi. No i kos. Tylko idziemy to mam sprzedać ogólnie, tak? Dzięki temu nam też cena tego opium poskoczyła. Spoko. Myślę, że damy radę. Na chillku myślę. I co? Od razu research robimy jakiś. Ja bym... po kolei bym robił. Chociaż czy storage jest ważne? A jebać. Gravel Road jest super ważne. Żebyśmy szybsze drogi mieli, żeby oni tu ziół kurwa tak zapierdalali po tych drogach. Elegancko, a nie tak wolno po jakichś piaskowych. Bardzo ważne. Bardzo istotne. Zobaczcie ile chłopie, oni tu... Zobaczcie ile oni jeżdżą tu. Powinno być pach, pach, pach kurwa, szybciutko. Ja jestem ciekaw, gdzie ja mam te wszystkie rzeczy, te warzywa. Ja kurwa z nimi robię. O! Co się stało? Lagy. Jadam sobie warzywa tutaj. I co się dzieje dalej? Kurwa dzieje... A! Transport Company to przytrzymuje. Na razie mam tylko 6? Zapakowanych warzyw, kurwa, no to czy to będzie z miliona trwało? Dobra, pamiętam co chciałem zrobić. Chciałem zbudować nową farmę.
nową wioseczkę małą. Trzeba tak oddzielnie robić, właśnie tutaj jedna wioseczka, a nie tak jak nasrane tu, bo ja zaraz nie będę wiedział, co tu się dzieje, nie? Już widzę, że storage jest kurwa przeludnione. Dużo warzyw, na szczęście warzyw, ale opium też powoli za dużo, więc wyłączamy. Włączamy jedną farmę. No i tutaj jest syf straszny, co prawda przynosi to w kurwę zysków, ale jest syf, nie? Zresztą to mi cyca będzie widać. Tutaj też kurwa, tu się nic nie dzieje, ty. No to wszystko wyłączone, stop. Dużo jest warzyw, nie ma opium, kurwa mać. Odpalam z powrotem farmę. Jakoś się tu, o. Włącz. Będzie chyba git. Myślę, że zda. O, już po dealu? Czemu to tak reaguje raz na jakiś czas? Halo. Halo, witam, witam. Skończone. Udało się coś tam. Mamy jakiś problem between your time and the reason and the money for the taxi company and of course the deal with my buyers. Co? Dobra, nieważne, bo to takie gadanie standardowe chyba, co jest w gierce. Pay me my money and we're square? What do you say? Co? Co się dzieje? Maybe on the papers, but twoje odciski palca mogą być na papierze? But this empire was built with my mommy, ale to imperium zostało stworzone bez moich pieniędzy? On chce swoich pieniędzy? You have to kill Miguel? Nie, no dobra, no to przecież dzięki niemu mamy te pieniążki, więc proszę bardzo. Nie musimy roz tutaj krwi, wiesz. No nie musimy się zabijać. Nie zawieź mnie? No kurwa, gościu, my jesteśmy takimi koksami razem. Pamiętajcie, widzowie, przyjacieli się nie wystawia. Jak zrobisz coś dla kumpla, on mu mówi, że masz mu zapłacić. To mu kurwa płacić, nie? Proste. Żadne wymówki. Żadna krew nie musi zostać widzowie rozlewana. Dobra, robimy nową wioseczkę. Myślę, że... Daj. Chociaż nie, bo ja potrzebuję legal money. Muszę najpierw spłacić pieniążka. To może akurat... Niekoniecznie. Teraz będziemy szaleć. Płaćmy gościa. Weźmy pieniążka. Mam dosłownie kurwa identyczną sytuację. Pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Jomuś, oddawaj moje kurwa pieniądze. Dobra. Zrobiłem coś dla kumpla i co? On mówi tak, no nie ma pieniędzy, nie? Tak to widzowie jest. Wtedy podchodzisz do kumpla i mówisz, kurwa nie ma, że nie ma, nie? Mają być, koniec, kropka. Jak nie, to inaczej gadamy. Tak jest widzowie życie, naprawdę. A kumpel jak mądry, to powinien się zachować mądrze. Powiedzieć, wow, hola amigo, tak jak my teraz. Żaden problem, masz rację, to dzięki tobie jestem tutaj, gdzie jestem. I nie ma żadnego problemu, że ci zapłacę pieniądze. Tak powinno być, widzowie. No nic, na razie to sobie idzie. Pakujemy warzywa, opium jest git. Warzyw mamy za dużo, opium git. Git, możemy na myślę nową farmę opium otworzyć z jedną. Będzie cacy. Nadążamy. Bardzo spoko idzie, nawet wolno idzie, nawet z dwie farmy bym otworzył. Git, pach. A ja nie muszę przecież im płacić normalnymi pieniędzmi, tylko mogę kurwa brudnymi. Po co ja tu zwykłe pieniądze płacę? Nie, no to ty... Halo.
Wszystkie pieniądze na brudne się przerzucać. Dobrze, że odkryłem ten przycisk, z którym kontrolem klikam wszystkie te. Wszystkie budynki bym musiał osobno to kurwa przełączać. No przełączacie się na brudną, nie? Wszystkie na brudnej działacie, bo tutaj potrzebujemy pana czyściocha. Tutaj jak im idzie, pakują. Pakują, mało narkotyków mają. Bardzo dobrze. Elegancko, że mają mało narkotyków. Super. W sensie w porządku. Lepiej mniej niż za dużo, bo jak za dużo, to policja się wkurwia. A tak to mamy spokój, jest kurwa chillera. 40 koła, spocone. Można z nim pogadać jakoś? Nie mogę chyba. A czyli to do końca miesiąca mam mieć te pieniądze. No to przydałoby się coś wybudować, kurwa. No co, ja tak będę czekał z tym legal money? Jak ostatni osioł? Jak tutaj idzie? No wolno, kurwa. Wolno idzie, to przecież to jest... Zobaczcie, jak to wolno idzie, co jest? Strasznie wolno. Ale też te warzywa zapakowane, w które mają zapakowane jakby opium, to one też chyba mało jakby... mało ważą. W sensie normalnie opium, jakbym samo solo sprzedawał, to bym nie mógł takiej ilości pomieścić, co w warzywach. Nie wiem, czy rozumiecie, co na myśli. To znaczy, że pewnie jest tak, że 50 mamy pojemność na warzywa i 50 na opium, tyle że w 14 warzywach jest 50 opium. Czyli mogę sprzedać w warzywach 300 opium, a bez warzyw samego opium 50. Mam nadzieję, że zostało wyjaśnione tutaj. Bawię, uczę, wyjaśniam. Rozjaśniam, tłumaczę. Dobra, opium coś tanie jest, kurwa. Trzeba jakiegoś deala walnąć. A tu mi wrogi kartel przyjmuje miasto. Kurwa, tutaj nikogo nie ma. Cezar. Pizdę rusaj. Tu mam tyle siana, że buduję tego. Warehouse. No myślę, że tutaj będzie elegancko, bo to się jeszcze później będzie z ulepszeniami powiększać. No i gravel. Nie będę na to pitoso wydawać. Big. Transport company. Pach. Wrócimy oczywiście. Dróżką. Na spację. No i teraz to jest akurat drogie, no ale co? Workshop, no i wiadomo, że farmy, ze dwie. Trzy na chillku sobie radzą, dałem radę. I transport kompanii do workshopa i do tutaj. Do seaporta. Jak otworzymy. No tylko trochę to potrwa, zanim to otworzymy. Ale już sobie budujemy podwaliny widzowe. A jedno, niech tutaj ktoś tu kurwa warzywa buduje. Tu ma jeszcze jedna farma. To mi zabroni. Ja to z gravelu zbudowałem. A dobra, chuj. Na razie mnie stać. Dobra, niech będą... niech będą na razie trzy farmy opium, jedna warzyw. Tutaj też tak zróbmy. Trzy opium, jedna warzywa. I ulepszenie jakieś. Kompletnie o tym zapomniałem. Drogi są tańsze. Płacę za to 6 koła, ale ogólnie to mi się chyba dużo bardziej zwróci. Za te wszystkie drogi, które w przyszłości tu będę przecież budował, no to myślę, że spokojnie. 6 koła się jak bardzo szybko zwróci. Czy my doczekamy do końca tego miesiąca? Jak to szybko leci ta gierka? No, myślę, że doczekamy do końca miesiąca i skończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że tak elegancko styknie.
Gradowy siano. Ty, ale powoli wszystko fajnie. Wszystko śmiesznie, kurwa. Tego owego, fajnie się bawimy, nie? Gramy sobie tutaj, ha 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 ha. Ale legal money mi się kończy. Wszystko fajno. Znaczy dirty money mi się kończy. Wszystko fajno, ale my kurwa zaczynamy, przestajemy zarabiać pieniądze. Tutaj tego, gangsterka. Ale ja za dużo kurwa nie zarabiam, ja tylko tracę. Halo. Co jest do kurwy? Tu 40 komu zaraz mam oddać, ty. Panowie, panowie, słuchać mnie. Co tu się kurwa dzieje, że ja ty... Ja tu miałem kurwa zarabiać, a nie tracić pieniądze. Co tu się kurwa odpierdala? Czemu tracę pieniądze? Wytłumaczy mi to ktoś po polsku? Workshopy jak działają? Dobrze działają, brakuje im opium, no to pyk, pizgamy farmę opium. Więcej opium. Tutaj też kolejne dwie farmy opium. Pach. Jedna, druga. Pach. I proszę mnie tu pieniążkę zarabiać, a nie kurwa tracić. Power 9, co jest? Nie, Power 3. A to miasto ma Power 9. Myślałem, że chłop ma Power 9. No Power 9 to tutaj jest bardzo dużo. Zazwyczaj jest to właśnie koło Power i Kusy 3. Jak ktoś ma 9 albo coś takiego, to bardzo dużo. No to Power się przydaje, jeżeli chcemy oczywiście jakieś grubsze miasta przejmować. Na przykład tutaj już potrzebujemy Power 9, żeby przejąć to miasto właśnie. I no ciężko by było, bo my mamy tego Power siły z 5. Nie udałoby mi się przejąć miasta. Zobaczmy, czy nasi ludzie są lojalni. Jola lojalna? Są. Zaraz płacimy i co? I zakończymy widzowy odcinek. Next questy i tak dalej. Rozbudujemy nasze miasteczko w następnych odcinkach. Mi się bardzo przyjemnie gra w takie tajkuny. To jest w ogóle ciekawy temat tajkunowy, narkotyki. Jakby kurwa rodzice. Nie tylko moi, ale pewnie wiele osób, szczególnie młodszych, usłyszeli, że jest taka gra jak kartel Tycoon, gdzie zarządzał tym własnym kartelem narkotykowym, to było zawał zeszli. Chłopie, co? Jak to jest możliwe? Czy to nie wolno, diabelstwo? Ty, no, czemu wozywę kosztują 1 dolar? Są nic nie warte. Legal money, minus 40. Ale misja zakończona, oddaliśmy. Wiedziałem, że mnie nie opuścisz. Enjoy, ciesz się bogactwem. But know this, for now on I'm in charge. Teraz ja tu rządzę. Ale Cezar, my nie jesteśmy partnerami? Nigdy nie byliśmy, ale my tu twardo. Tam to powiedziałeś, kartel może mieć podstawy na twoich pieniądzach, ale to moje ręce je zbudowały. Płaciłem twój dług. Teraz płacisz ten, który masz u mnie. Pracujesz dla mnie. Niewiarygodne. Myślisz, że... Myślisz, że się poddam? Tak o? Popatrz koło siebie. Nie masz nic... Nie masz nic na mnie. No, że jeżeli będziesz lojalny, to pozwolimy ci zachować Castle in the Clouds. Pewnie że chodzi o rezydencję. Albo nie, nie rozumiem. Pamiętam, jak mi mówiłeś, że bycie w tym biznesie tak stanie przed 1000 drzwi. No kurwa, jak ty się rozgadał, ty Cezar. Ale z twoją pomocą myślę, że nam się uda. Czyli teraz my jesteśmy szefem. Od początku my byliśmy szefem.
tym drzewku, ale teraz fabularnie też jesteśmy szefem. Mój gościu dla nas pracuje, jest mega zadowolony przez to, że spłaciliśmy jego dług. No jest dla nas kurwa wiernym pracownikiem, który pracuje za darmo, więc giga poszczą. Za darmo? Co? O! Co się dzieje tutaj? To są takie gadki, które pomijam z tego względu, że one zazwyczaj są nudne. Jedyne do czego prowadzą to do jakiegoś questa. Nie wiem co on powiedział, ale zazwyczaj to jest takie właśnie przeklikiwanie i na końcu jest jakby quest i on mówi... Aaaa... To był fabularny quest, a nie przeczytałem. No nic, ale wy możecie sobie zatrzymać. Musimy przejąć dwa razy seaports. Zrobimy to oczywiście w następnym odcinku, widzowie. Tak jak mówię, słuchajcie, mi się super gra w te tajkuny. Bardzo przyjemna gierka, bardzo rozluźniająca jak dla mnie. Zawsze mogę tutaj jeden raz dziennie usiąść do tej gierki, bo naprawdę mi się gra przyjemnie. Nie wiem, czy dobrze nagrywam tą serię. I pamiętajcie, że jeżeli w dzisiejszym odcinku było coś źle z dźwiękiem, to w następnym to co? Oczywiście, że naprawimy, widzowie. Widzimy się już jutro o tej samej godzinie zapewne, o której dzisiaj, czyli o której nie wiem, ale wiem, że w następnym odcinku. Do zobaczenia, widzowie, trzymajcie się ciepło. Wiem co, wpadajcie tam na Twitcha i tam wszystkie te linki, dajcie naprawdę, pomoże. Pozdro.